Nazywam się Agata Szczepaniak, jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego Geografii, Turyzmu i Hotelarstwa oraz specjalizacji Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzę swoją agencję marketingowo-eventową, która zajmuje się organizacją wydarzeń targowych, marketingiem, promocją, PR-em i sprzedażą dla branży głównie ekologicznej, dla firm i instytucji z tego sektora. Od ponad roku jestem członkiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Od czego to wszystko się zaczęło? Moja historia z ekologią rozpoczęła się około 10 lat temu, kiedy rozpoczęłam pracę dla Międzynarodowych Targów Łódzkich. Wtedy powstawał tam projekt BIECO, Międzynarodowe Targi Ekologicznego Stylu Życia, które zostały dołączone do już istniejących targów Natura Food, targów żywności ekologicznej i naturalnej. Wtedy to właśnie przez kolejne 5 lat miałam przyjemność zgłębiać tajniki branży ekologicznej, miałam przyjemność poznawać ludzi, którzy od wielu lat tworzyli tę branżę, media, instytucje, producentów. Miałam też przyjemność poznawać firmy, które tak naprawdę powstawały w tym czasie i wspólnie z targami widziałam, jak rozwija się branża, ponieważ z roku na rok w ramach targów Natura Food i BIECO mieliśmy coraz więcej producentów właśnie żywności i produktów ekologicznych. Sama też w tym czasie zaczęłam żyć bardziej ekologicznie, kupować produkty ekologiczne, zwracać na to uwagę. Także no, moje życie bardzo ewoluowało w ciągu ostatnich 10 lat. I wszystkie te działania, które prowadziliśmy w Łodzi, w ramach rozwoju targów, doprowadziły do tego, że w 2018 roku we współpracy z Ptakursą Expo oraz z Polską Izbą Żywności Ekologicznej, która wtedy już działała od 3 lat, i w porozumieniu z zarządem Izby stworzyliśmy nowy projekt. Projekt, który miał promować tylko i wyłącznie produkty ekologiczne. Projekt nazywa się BIEXPO Warsaw. Są to Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych, które miały inaugurację w 2019 roku. I razem z tą inauguracją, można powiedzieć, odniosły sukces. Stały się tak naprawdę polskim biofachem. Tworzenie tego projektu stało się jakby kolejnym krokiem na drodze rozwoju i promocji produktów ekologicznych w Polsce. Stąd też po sukcesie wielu wydarzeń dla branży, które organizowałam, powstał pomysł na stworzenie projektu, który teraz będzie promował te produkty i te postawy proekologiczne w społeczeństwie. Bio Green Future, bo tak nazywa się nasz nowy projekt Targi Żywności, Produktów Ekologicznych i Zielonej Energii, będzie miał swoją inaugurację w 2022 roku w maju. Już za miesiąc będzie można też zapoznać się ze szczegółami projektu na naszej stronie. A projekt ten ma za zadanie główne połączenie żywności i produktów ekologicznych z zieloną energią. To są dwa fundamenty tego projektu, bo doszliśmy do wniosku, że jak tu żyć, żywiąc się tylko produktami ekologicznymi, natomiast nie dbając o planetę. A z drugiej strony, jeżeli dbamy o planetę, nie dbamy o własne zdrowie, o własne wnętrze, to też nie bardzo możemy osiągnąć właśnie tę pełnię życia. Dlatego projekt BioGreen Future, już za rok jego inauguracja. Natomiast obecnie prowadzimy również projekt portal Bioamore. Jest to portal, pierwszy internetowy katalog dla branży ekologicznej z informacjami o producentach, rolnikach, dystrybutorach, hurtownikach, sklepach, bazarach, targowiskach, restauracjach, hotelach, które w swojej ofercie mają produkty
ekologiczne. Do tego też na tym portalu informacje o branży, o certyfikatach, o nowościach produktowych, które pojawiają się na rynku. Obecnie prowadzimy fanpage w mediach społecznościowych BioAmore. I również na początku tego roku powstał pomysł na trzeci projekt BioHoliday. BioHoliday, czyli propagowanie ekologii w hotelarstwie, wprowadzanie do hoteli oferty pakietów pobytowych BioHoliday. Czyli menu w wersji certyfikowanej ekologicznej oraz kosmetyki ekologiczne w pokojach dla każdego z gości, który zdecyduje się na zakup takiego pakietu. Zapraszamy tutaj do współpracy wszystkie hotele, które chciałyby poznać szczegóły tego naszego projektu. Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy konsumenci będą mieli szansę na to, żeby również w takiej jakości spędzać wakacje w Polsce, a nie tylko za granicą. Dla kogo to robię? Robię to przede wszystkim dla siebie, dla swojej rodziny, robię to dla ludzi i robię to dlatego, aby przyszłe pokolenia miały szansę cieszyć się zdrową planetą i zdrowym życiem. Gdzie można mnie spotkać i gdzie można znaleźć kontakt do mnie? www.melagrana.pl, a także na moich fanpage'ach, czyli BioAmore, no i na moim profilu facebookowym Agata Szczepaniak. Także zachęcam do współpracy wszystkich, którzy chcą promować swoje produkty ekologiczne bądź rozpocząć swoją przygodę z ekologią.